Grabąż majowy i kasztanowiec stanowi duże zagrożenie dla leśnych upraw i młodników, ponieważ samica chrabąszcza po złożeniu jaj do gleby, gdzie następnie rozwija się larwa w postaci pędraka, gdzie następnie żeruje na młodych sadzonkach oraz drzewkach, doprowadza do obmierania całych połaci upraw i młodników. Chrabąszcza majowego oraz kasztanowca zwalczamy chemicznie, tam gdzie jest to możliwe, przy użyciu ciągnika, oraz mechanicznie w postaci zbioru ręcznego od wczesnych godzin rannych o świcie do godzin 7-8, dopóki on nie jest aktywny.